A my pozostajemy w redutowach. Właśnie dzisiaj oficjalnie redutowy dołączyły do ekskluzywnego grona miast, które mogą poszczycić się własnym hejnałem. Punktualnie w samo południe z budynku redutowskiego Urzędu Miasta popłynęły dźwięki, które od tej pory będą codziennie towarzyszyć mieszkańcom tego niewielkiego, ale uroczego miasta. Tak właśnie brzmi hejnał redutów, który od dziś towarzyszyć będzie mieszkańcom codziennie, w samo południe. Wprowadzamy go do rzeczywistości redutowskiej, bo codziennie o godzinie 12 z ratusza będzie się ten hejnał rozlegał i dzisiaj o 12 również go wysłuchamy. Myślę, że redutowicy, ci z którymi się spotykałam, mówili, no fajnie mieć hejnał prawie jak w Krakowie. Ja mówię, nie tylko w Krakowie, ale także w Rybniku. Dlaczego właśnie dzisiaj? Ano dlatego, że w pobliżu redutowskiego Urzędu Miasta dużo się dziś działo i każdy z tych młodych ludzi mógł usłyszeć hejnał po raz pierwszy, a wszystko za sprawą 23 już memoriału biegowego imienia Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka. Biegniemy po to, żeby uczcić pamięć wybitnych redutowików, to znaczy to są ludzie związani z redutowami, ale ich działalność w okresie II wojny rozszerzała się, tak jak powiedziano, od Warszawy aż do Wiednia. Jest to Hałaczek i Margicioc, najpierw harcerze, a później żołnierze Armii Krajowej. Jesteśmy dumni z tego, że na tej ziemi wyrośli tacy ludzie. Chcemy, aby młodzież pamiętała. A w dzisiejszych biegach wzięli udział uczniowie ze szkół z redutów Czerni, Gaszowic i Lysek.